No chcę powiedzieć, że mam ogromną satysfakcję i wielką przyjemność, że mogę jako honorowy obywatel miasta Piły spotkać się z osobami zasłużonymi dla Piły na wielu ważnych polach, zasłużonymi na rzecz Piły przez całe 26 lat, czy 25 jeszcze, bo kończymy, z Polski samorządnej. Dla mnie była to okazja nie tylko do wspominania to spotkanie, ale również była okazja do przekazania czegoś, w co głęboko wierzę. To znaczy, że reforma samorządowa, która była wielkim, wspaniałym fundamentem głębokich zmian i całego 25-lecia polskiej wolności, zasługuje na to, aby w imię poczucia współudziału przez wszystkie formacje polityczne, przez wszystkie ekipy rządowe, przez wszystkich prezydentów, przez wszystkie ekipy samorządowe, zasługuje na to, żeby podkreślać to jako wielkie osiągnięcie wspólne i nie bajdurzyć o Polsce w ruinach, bo Polska samorządna wyprowadziła kraj na naprawdę piękny poziom. Widać dzięki wysiłkom samorządowców z różnych ugrupowań. Widać, że Polska jest na dobrej drodze. I prosiłem i będę zabiegał o to, żeby nie pomniejszać nie tylko poczucia satysfakcji Polaków z dokonań, ale nie pomniejszać znaczenia swojej własnej pracy. Bo w tym wielkim dziele Polski samorządnej, jeszcze raz powiem, mają udział, swój niebagatelny udział ludzie o bardzo różnych poglądach, o różnych przynależnościach albo bez przynależności partyjnej. No i to była chyba główna konkluzja naszego dzisiejszego spotkania. Z podobnym przesłaniem idę też na spotkanie z samorządowcami, którzy mają czym się chwalić tutaj w Pile. Ja siłą rzeczy porównuję Piłę z czasów, kiedy ją właściwie po raz pierwszy zobaczyłem, kandydując wtedy jako typowy spadochroniarz, ale wiceminister obrony narodowej, kandydując z sukcesem w Pile. Potem funkcjonowałem tu parę lat jako poseł opozycji, ale dla mnie Piła była ważnym poligonem uzyskiwania zdolności do współpracy z różnymi środowiskami politycznymi i ludźmi o różnych ścieżkach życiowych. Dla mnie dzisiaj siłą rzeczy to jest okazja do porównania tego, co wtedy zobaczyłem, z tym, co dzisiaj widać. No proszę Państwa, widać, że po latach, jeśli jest sensowna praca, to i poważne, bardzo poważne problemy związane z trudnymi reformami i z trudnym procesem zmiany, ale koniecznej zmiany, da się zamienić w sukces. No przecież pamiętam moje własne lęki, co tu będzie z tymi wszystkimi koszarami, jednostkami wojskowymi, bo Piła ze względu na zmianę uwarunkowań geopolitycznych, a już strategicznych Polski, no przestała mieć znaczenie militarne, musiała zyskać nowe. No i ale zawsze jest niepokój, co będzie z tymi ludźmi, z tymi koszarami, z tym lotniskiem. No mogę powiedzieć tylko tyle, że dzisiaj widzę, że ogromna większość obiektów powojskowych nie tylko zdołała się uratować, ale służy w nowych rolach, w nowych funkcjach, służy Pile i mieszkańcom i stanowi także chyba szansę rozwoju ekonomicznego, edukacyjnego. I to wszystko odnotowuje z ogromną satysfakcją. Panie prezydencie, startował pan stąd, z miasta wojewódzkiego, teraz jest to miasto powiatowe. Samorządowcy tu właśnie stąd zabiegają o kosmetyczną, ale jednak zmianę tej ustawy samorządowej, aby miasto Piła uzyskało prawa powiatu grodzkiego. To jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. I bo oczywiście to wymaga jakiejś dyskusji o równości szans wszystkich miast, prawda? Ale niewątpliwie w związku z tym, że w dotychczasowej ustawie i w rozwiązaniach przy okazji reformy powiatowej wprowadzono, czy przy ograniczeniu ilości miast wojewódzkich wprowadzono różne rozwiązania systemowe dające różne ograniczone, ale jednak rekompensaty z tytułu
utraty wojewódzkiego charakteru, to myślę, że można w tym obszarze szukać i rozwiązania poprzez pewien automatyzm przyznawania praw miast na zasadzie powiatu grodzkiego. I wiem, że to może być, co zabrzmi dziwnie, ale trochę w duchu mojej wcześniejszej wypowiedzi, to może być świetna okazja do współdziałania Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości, bo mają w tym zakresie chyba bardzo podobny pogląd, czego życzę. Życzę także Pile. Panie prezydencie, Rafał Pogrzebny z Polskiej Agencji Prasowej. Trwa kampania wyborcza. Jesteśmy ciekawi, jak pan ocenia temperaturę tej kampanii, wiodące tematy tej kampanii, a także czy zamierza się pan intensywniej niż dotąd włączyć w tę kampanię? Ja nie uczestniczę w kampanii wyborczej na zasadzie batalii pomiędzy partiami i komitetami wyborczymi, bo utraciłbym to, co jest chyba rzeczą sprawą istotną u byłego prezydenta, no pewien dystans do walki. Oczywiście mam swoje sympatie i okazuję, pomagając także i kolegom z Platformy Obywatelskiej i z głębokim przekonaniem to robię ze względu na to, że są to też osoby, z którymi wiele razem dobrych rzeczy udało się zrobić, tak jak z panem senatorem Augustynem czy z innymi osobami, ale staram się zachować umiar w angażowaniu się bezpośrednio w kampanię. A jeśli można, oceniając już trochę sytuację, powiem tak, że oczywiście serce mam w kręgach środowiska Platformy Obywatelskiej, ale rozum podpowiada mi, żeby mówić również o tym, że dzisiaj odczytanie sytuacji przedwyborczej powinno zachęcać do powiedzenia, że każdy głos oddany także i na mniejsze ugrupowania może być głosem tak naprawdę oddanym na takie jak Nowoczesna.pl, takie jak Lewica, takie jak PSL. To może być głosem oddanym na coś, co jest zawsze trudne, ale jest możliwe, na wielką koalicję po wyborach, czego życzę Polsce. Panie prezydencie, jak pan ocenia coraz słabnące jednak sondaże Platformy Obywatelskiej i czy taki lewicowy wyborca ma jeszcze po co w ogóle głosować na Platformę Obywatelską? Proszę panią, no jeszcze niedawno dziennikarze pytali, czy w ogóle wyborca lewicowy ma na kogokolwiek ma możliwość głosowania. Zostawmy to wyborcom. Ja tylko tyle mogę powiedzieć, że bardzo bym chciał, aby polska scena polityczna zaowocowała możliwością, czy wybory zaowocowały możliwością utworzenia wielkiej koalicji, która by miała aspirację do dalszego modernizowania kraju i dalszego utrzymania kraju na tej drodze, którą idziemy 25 lat. W ramach naszej wolności. To już każdy we własnym sumieniu musi odpowiedzieć, w własnym umyśle odpowiedzieć na to, kto dzisiaj próbuje nam wmówić, że zmarnowaliśmy 25 lat wolności. Kto tak mówi, sam siebie stawia poza dumą z osiągnięć 25-lecia. Mam nadzieję, że uda się stworzyć Polsce, polskiej demokracji, koalicję obrony dorobku 25-lecia wolności i liczę na to, że będą to formacje nie tylko Platforma Obywatelska, ale także inne, które nie próbują Polakom w głowie plątać, opowiadając o tym, że kraj jest w ruinie. Odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy? Ja na razie nie ma od czego odsuwać. Panie prezydencie, jeszcze jedna rzecz. Mimo tego, że od wyborów prezydenckich minęło już trochę czasu, on cały czas jest przywoływany przez część mediów, a to za sprawą rzeczy rzekomo wypożyczonych z Pałacu Prezydenckiego, a to ostatnio za sprawą pana udziału w kampanii promocyjnej pewnej firmy. Jak pan się odnosi do tych, czy to zarzutów? To stare zjawisko, proszę pana. Czy on ukradł zegarek, czy jemu ukradli zegarek, to jest wplątany w aferę. To dla niektórych środowisk to jest ulubiona metoda działalności politycznej. No, słyszałem dzisiaj informację, że zlokalizowano gdzieś obraz, który zniknął z kancelarii prezydenta. Myślę, że można to interpretować, że to ktoś ukradł kancelarii prezydenta Bronisława Komorowskiego ten obraz i powinien być ścigany, powinien być napiętnowany. No i mam nadzieję, że już to powstrzyma przed pokusą myślenia i mówienia. Ukradł, wyniósł, zginęło, no na pewno jest plątany. Dziękuję bardzo. Tutaj może tak.